Dobra, ała, koni już wszystkie wypuszczone, poza dwoma, Kropki i Pegaza. No dobra, nieważne, niech sobie tam siedzą. Ej, ty! Raz, dwa to rób! Wy też, raz, dwa! Och, albo wolnych pomagierów. Konie, okej, to sam. No dobra, idę gdzieś. Ludzie, kropka urodziła. O, Pegas się zjawił. Jaką stacją wyszedł? Dobra, nieważne, to jest tajemnica. O, jakie to słodkie. Najsłodsze na świecie. A dlaczego przestałaś mówić takim dziwnym głosem? Dobra dziewczyny, nie gadajmy już o tym. Najważniejsze, że Kropka wreszcie urodziła i nie wiedzieliśmy, że ona jest w ciąży. No właśnie, a w ogóle z kim? Z jakim koniem? Przecież Pegas tu przed chwilą szedł. O nie, on jest z Pegasem, a co powie na to jego właścicielka? Nie wiem. Powinna zrozumieć, przecież to jej koń wybrał swoją ukochaną. Powinna to przyjąć bardzo dobrze. Co się tu dzieje? Co się stało? Zaraz zobaczysz odpowiedź na to pytanie. To zlewa Kropki i Pegaza. Nie wyszło? Nawet to słodkie. Mój Pegazik jest ojcem tego Mariuszka. Czekajcie, zobaczcie jaka płeć. Ogier, to dobrze, bo mamy dużo klaczy w tym wszystkim. Jest naprawdę słodki. Nie wiem, ciekawie jak go nazwiemy. Trzeba się zastanowić. Właśnie. Dobra, na razie sobie tym nie zaśmiecajmy głowy. Idziemy, żeby oni mieli spokój. Pa-do! Kochanie, jak go nazwiemy? Chyba oni go nazwą, bo przecież jesteśmy tylko końmi. Jest taki słodziutki. Wiem. Jesteście moimi rodzicami, tak? Tak, skarbie. A co, nie poznajesz mnie? Poznaję, mamusiu, poznaję. I tatusiu, ciebie też. Kocham was. My ciebie też, skarbie. A jak mnie nazwiecie? Nazwą cię Pet Shopy, bo niestety my nie możemy. A dlaczego? Bo Pet Shopy nawet nie wiedzą, że my gadamy. Aha, no dobrze. Nieważne, czy nazwą mnie brzydko, czy ładnie. Liczy się to, że was kocham i wy mnie też. Tak, liczy się właśnie to. I to, że jesteś zdrowy. No. I co my teraz robimy? No nie wiem, musimy jakoś sobie poradzić. Poznał już Tinę i Secreta i... No, musimy sobie jakoś poradzić. Właśnie. No dobra. No to może się przejdziemy. Okej.